Może na chwileczkę przejdziemy w takim razie prezentację. Witam pana ministra Tarnowskiego z nami tutaj na naszym spotkaniu. Pan minister chciałby zabrać głos. Bardzo serdecznie oddaję głos. Bardzo proszę. Panie prezesie, szanowni państwo, chciałem się z wami spotkać, chociaż dzisiaj miałem całkiem inny plan dnia, miałem być gdzieś w Polsce, ale takiej okazji, jak miałem spotkanie osób, mam nadzieję, najbardziej kompetentnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, za nią odpowiadających, takiej okazji nie mogę stracić. Chcę państwa poinformować, że na mój wniosek premier dokonał zmiany prezesa Agencji Restrukturyzacji. Została odwołana Maryla Feiger. Pełniącym obowiązki będzie pan dyrektor Nowakowski. Również wytłumaczyć motywy mojej decyzji. Dla mnie jest to szalenie trudne i ciężkie, ponieważ z Marylą znam się od wielu lat, jest moją koleżanką. Natomiast zaczyna narastać bardzo poważny kryzys w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji. Świętowanie rocznicy, hucznie obchodzone we wszystkich regionach, zaciemnia obraz faktycznego odbioru Agencji Restrukturyzacji przez rolników. Ja chcę państwu może bardzo prosto wytłumaczyć, że sensem agencji płatniczej jest obsługiwanie programów unijnych i krajowych i sprawność realizacji polityki państwa i polityki Unii Europejskiej. Żadnych innych celów utrzymywania tej instytucji nie ma. Instytucja niesprawna, instytucja, która nie jest w stanie szybko reagować i realizować oczekiwań rolników, jest instytucją chorą, trzeba się zastanowić nad jej istnieniem. Tłumaczenie, że są problemy obiektywne, że różnego rodzaju przeszkody, oczywiście trzeba brać pod uwagę. Ale od kadry zarządzającej, najwyższej kadry zarządzającej, znakomicie opłacanej kadry zarządzającej, należy wymagać umiejętności zarządczych, rozwiązywania problemów kadrowych, jeżeli trzeba dokonywania przesunięć, umiejętności zarządzania 11,5 tysiąca osobami, którymi wy zarządzacie. Największa agencja płatnicza w Europie. Czym w takim razie wytłumaczyć zaległości w obrabianiu wniosków od rolników, które zaczynają przybierać monstrualny charakter? Już nie miesiące, a lata. Ludzie zapominają, na co te wnioski poskładali. Zmieniają się relacje cen na rynku, planowanych zakupów, planów finansowych. Życie jest bardzo dynamiczne. Czym to wytłumaczyć? I ciągłe wnioski kierownictwa agencji o przedłużanie terminów. Kpina z rolników, którą wy realizujecie, przesyłając pisma, że trzeba następne miesiące na rozpatrzenie wniosku. Ktoś, kto przyszedł do Agencji Restrukturyzacji, szczególnie z rekomendacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a chyba wszyscy jesteście z tej rekomendacji, ma być sprawny i ma być lepszy od tych, który zastąpiliście. Wymagania wobec ludzi PiS-u są dużo większe niż wobec tych, którzy byli kiedyś. Dlatego ja nie będę tolerował tej sytuacji, która była. Jeżeli ktoś sobie nie radzi, to go żaden miejscowy poseł, ani senator, ani wojewoda nie uratuje. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. To jest również przekazanie zdania premiera. Wielu z was kandyduje w tej chwili w wyborach. Życzę sukcesów. Będę wspierał, ale to nie może mieć żadnego negatywnego wpływu na pracę agencji. To trzeba wskazać osoby, które w tym czasie, kiedy wy pracujecie w kampanii wyborczej, was zastępują. Jeżeli ktoś sobie z tym nie radzi, to niech się zdecyduje, czy chce politykę, czy pracować w instytucji państwowej. Również za chwilę podam parę szczegółów, które moim zdaniem muszą być natychmiast wyeliminowane, które blokują
rozpatrywanie i szybkie przyznawanie środków dla rolników. My jesteśmy na etapie realnego zagrożenia wykorzystania środków publicznych. I zasada M plus 3 może nie wystarczyć. Również bardzo realna utrata pieniędzy rybnych z programu ryby. Tu właściwie, jeżeli nastąpią dramatyczne, rewolucyjne zmiany, to utracimy znaczną część pieniędzy z ryb. I nikt się nie będzie pytał, kto jest winien. Czy Departament w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, czy Agencja Restrukturyzacji. Przekonanie, jakie w tej chwili wśród ministrów panuje, ja go nie podzielam, żeby była sprawa jasna, jest takie, że winna jest Agencja Restrukturyzacji. Trzeba natychmiast przyspieszyć rozpatrywanie wniosków złożonych przez rolników. Jeżeli są potrzebne przesunięcia pracowników, to muszą być wykonywane natychmiast. Zaległości w programach inwestycyjnych, takich jak modernizacja czy innych, muszą być nadrobione natychmiast. Pan prezes będzie przekazywał mi co tydzień raport. Ustalimy na który dzień, czy na piątek, na popołudnie, czy w poniedziałek rano. Jeżeli trzeba, to będziecie pracowali w soboty i w niedzielę. I raport będzie dotyczył postępu obsługi wniosków w każdym regionie. I od tego zależy również ocena Was jako szefów regionalnych. Jeżeli nie będzie zmiany i szybkiego postępu prac, to te zmiany, które były w kierownictwie, mogą być również w województwach. Przepraszam, że mówię bardzo twardo, ale nie chcę też owijać bawełnę i cyzelować moich oczekiwań. To są oczekiwania rządu wobec funkcjonariuszy tego rządu. Jesteście przedstawicielami tego rządu. Skandalem jest to, że tysiące wniosków na modernizację leżą i nie są obrobione. To samo dotyczy przyjmowanych wniosków na rolniczy handel detaliczny. Nieduże. 400 wniosków. Ważnych, żeby przekonać ludzi do tego, że warto sprzedawać bezpośrednio z gospodarstw, że państwo to wspiera, że pomaga, że ci najbardziej aktywni dostaną 100 tysięcy złotych wsparcia, a ci, którzy mola będą zakładali, dostaną 500 000 wsparcia. Przyjęliście wnioski, około 400 w lutym, i żaden nie został rozpatrzony. To jest absolutny skandal. Absolutny skandal. To samo dotyczy wniosków przyjmowanych w ramach skomplikowanego działania, które Unia wymyśliła, związanego z innowacyjnością współpraca. To jest działanie, które Unia Europejska będzie w kolejnych latach, w następnej perspektywie, mocno wspierała i nagłaśniała. Tworzenie grup, mieszanych grup, naukowcy, doradztwo, rolnicy, podmioty, którzy mają znaleźć jakiś nowy pomysł, nowe rozwiązania poprawiające sytuację wsi i rolnictwa, jest zadaniem na najbliższy czas. W Unii Europejskiej jest 1300 takich grup, w Polsce zero. A my prężymy muskuły, mówimy, jakim jesteśmy sprawnie zorganizowanym i funkcjonującym państwem. Rozpatrywanie wniosków, z których na 90 złożonych wniosków 60 zostało odrzuconych. To znaczy co, idioci to wykonywali? A ci, którzy w agencji oceniają, to są geniusze? Tak być nie może. Cały czas podpieracie się opiniami prawnymi. Zero kompetencji, nie podejmuje żadnej decyzji, bo pod wszystkim ma się podpisywać prawnik. Nagle się okazuje, że to w takim razie w tej instytucji wy nie jesteście potrzebni, prawnicy zostaną. Bo każdy się boi podjąć decyzję. Bo może z tej decyzji trzeba by się kiedyś wytłumaczyć. Więc się wysyła bzdurne pisemka o przedłużaniu terminów i na wszystko musi być opinia prawnika. To albo wy jesteście potrzebni, albo prawnicy są potrzebni. Albo trzeba zlikwidować administrację i zostaną prawnicy, albo zlikwidować działy prawne, które blokują w tej chwili skuteczny wypływ pieniędzy unijnych dla rolników i dla innych beneficjentów.
To dotyczy również ciągłych, głupich procedowań sądowych, tam gdzie agencja nie ma racji, trzeba się do tego przyznać, a nie wykorzystywać cały czas apelacje, łącznie z kasacją do Sądu Najwyższego. Przy tego typu dużej, masywnej działalności trafiają się błędy. Często były popełnione wiele lat temu przez ludzi, którzy już nie pracują w agencji. I brnąć cały czas w drogę sądową po to, żeby udowadniać, że 10 czy 5, czy 12 lat temu to agencja miała rację i szukać dziury w całym, żeby udowodnić temu beneficjentowi, że ma sprzed kilkunastu lat jakieś pieniądze oddawać. Przy masywnych działalnościach związanych z pomocą państwa w każdym kraju unijnym są potknięcia, są kary, coś się oddaje do Brukseli. To nie jest nic złego. To nie jest nic jakiegoś tam uwłaczającego. Włosi oddają, Francuzi oddają, Duńczycy oddają. A u nas jest do końca przeciąganie, przeciąganie. Bo prawnicy chcą być potrzebni do czegoś, tak? To będą udowadniali, że jednak agencja miała rację. To wy podejmujecie decyzję, a nie prawnicy. To nie może dalej trwać. Oczywiście, ja będę pierwszy, który będzie walczył o to, żeby duże kwoty wyłudzone przez różnego rodzaju złodziei, którzy liczyli na łatwe pieniądze agencyjne, żeby te windykować, żeby nie dopuścić do tego. Nawet jeżeli był błąd, to trzeba twardo ten błąd naprawiać i egzekwować. Ale to ile takich przypadków w Polsce jest? Kilkanaście, może kilkadziesiąt, a może nawet mniej. Gdzie była agencja ze swoją gorliwością, kiedy zostały wyprowadzone miliardy na grupy owocowo-warzywne? Nie słyszałem wtedy jakichś tutaj zabezpieczeń, jakichś głosów, które miały powstrzymać przed wypływem pieniędzy w dużej mierze dla złodziei. Prawie wszystkich związanych z PSR-em, tak na marginesie. Natomiast w przypadkach drobnych, a to agencja jest taka skuteczna, taka twarda, tak będzie się ciągała po tych sądach, żeby kogoś upokorzyć i udowodnić, że jednak agencja miała rację. Kolejna sprawa. Windykowanie w sytuacjach beznadziejnych. Dla mnie jest wstydem, że rozpatruję wnioski na przykład od małżeństwa 80-paroletnich rolników, faceta umierającego na raka, którzy 6 tysięcy złotych ponoć w 2004 czy 2005 roku źle pobrali. I teraz, po kilkunastu latach, agencja windykuje z czego? Z czego nic nie mają, dom mają. I pismo do nich idzie, że niech dom sprzedadzą. Niech tą chałupinę sprzedadzą, żeby zapłacić kwotę z jakimiś narosłymi odsetkami mitycznymi. To jest agencja państwa polskiego. Agencja państwa, które chce być sprawiedliwe wobec swoich obywateli. Przecież trzeba się opamiętać w tym wszystkim. Kwestia następna, to dotyczy bardziej centrali. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji jest narzędziem wykonującym politykę państwa, które reprezentuje minister rolnictwa. Agencja nie jest bytem samoistnym do tworzenia prawa. Agencja wykonuje to, co państwo jej przekazuje. Jeżeli są problemy, bo prawo unijne też nie jest jasne, część przepisów polskich jest niejasna. Czasami albo głupota decydowała, albo może celowo jakieś nawet niejasne zapisy w rozporządzeniach różnych. Jeżeli jest problem interpretowania tych przepisów, na co wolno, na co nie wolno, co jest kosztem kwalifikowanym, co nie jest kosztem kwalifikowanym na przykład, to obowiązuje was interpretacja Ministerstwa Rolnictwa, nie wasza. Żadnych waszych prawników. To minister bierze na siebie odpowiedzialność za interpretację prawa, dając wam w ten sposób parasol ochronny. Bo w przypadku jakichkolwiek kontroli, to
to wy wykazujecie, proszę bardzo, Ministerstwo Rolnictwa tak wyinterpretowało. I proszę się nie obawiać, że my przegramy przed Trybunałem Sprawiedliwości, czy będziemy mieli jakieś inne konsekwencje naszych interpretacji. One są również oparte na wiedzy znakomitych prawników. Może dużo lepszych niż tych, którzy w agencji pracują. Ale nawet jeżeli się okaże, że czasami może zbyt optymistycznie coś wyinterpretowaliśmy, to co komisja może? Podać nas do Trybunału, będziemy kilka lat się procesować i nawet jeżeli po kilku latach uznamy, że nie mieliśmy racji, to zwrócimy, oddamy jakieś pieniądze, ale przez te ileś lat to dobro, które uczyniliśmy, działa. To dobro funkcjonuje. I nie waszą rolą jest interpretowanie przepisów zawsze tak, żeby udowodnić, że rolnik czy beneficjent nie ma racji. My jesteśmy realnie na etapie zagrożenia utraty pieniędzy unijnych. Sprawą zasadniczą również najbliższy czas jest sprawna obsługa zaliczek. One będą w dużej wysokości realizowane. Komisja wyraziła zgodę na większe niż nawet były wcześniej. Ale dziwiłbym się, gdyby zaliczki nie szły. Ćwiczone od kilku lat, wprowadzone przez Krzysztofa, przez mojego poprzednika, to jeżeli by agencja nie umiała tego w tej chwili robić, to jest kompromitacja. To musi iść, to już jest automat. Sprawa następna, ale to będzie rozwiązane na poziomie centrali, sprawa kół gospodyń wiejskich i wypłat dla 260 stowarzyszeń, które mają strukturę, formę prawną stowarzyszenia prostego. Nie mam pomysłu, to do panów prezesów będzie raczej pytanie, kwestia ewentualnych zmian kadrowych, zatrudnień. To nie może trwać miesiącami. To nie może być sytuacja taka, że jakaś jednak decyzja wasza w uzgodnieniu z różnymi ważnymi ludźmi dotycząca zmiany w jakichś biurach powiatowych czy gdzieś w waszych oddziałach jest w Warszawie blokowana i trwa to miesiącami. Przecież to jest jakieś chore. To musi również być, to musi być naprawione. Będziecie państwo oceniani, każdy oddział regionalny będzie oceniany indywidualnie. Co tydzień będziecie raportowali postęp liczony w tysiącach wniosków, które mają być w tym czasie zrealizowane w skali kraju. Jeżeli trzeba przesuwać ludzi, macie do tego za zgodą prezesa, chociaż nie sądzę, żeby prezes ingerował w wasze decyzje odnośnie któremu powiatowi dołożyć roboty. Który ciężko pracuje. To jest to wszystko się mieści w kanonach zarządzania kadrowego, zarządzania ludźmi. Mam nadzieję, że to wszystko będzie zdecydowanie lepiej działało niż do tej pory. Ja nie chcę słyszeć od najważniejszych osób w państwie i z rządu, i z kierownictwa partii, która ma szczególną rolę do naprawienia Polski, że jeżdżą po Polsce na spotkaniach z rolnikami, jest jeden wielki lament na Agencję Restrukturyzacji. Jedno wielkie narzekanie, jak opieszale, jak skostniale, jak biurokratycznie funkcjonuje ta instytucja. Albo to naprawicie, albo będą naprawiali inni. Jak sobie poukładacie regulacje z prezesem, ja w to nie wnikam. Mnie to nie interesuje. Ale również nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że dostajecie polecenie od prezesa z Warszawy i ktoś powie, że tego nie wykona. To jest ostatni dzień jego pracy. Żeby była sprawa jasna. I żadne naciski, podkreślam to, ze strony moich kolegów, posłów, senatorów, władz wojewódzkich, Nowogrodzkiej, tego nie zmienią. Przykład Maryli to pokazuje. Dlatego serdecznie zapraszam do wspólnej pracy.
będę chronił waszą instytucję, również w zakresie wynagrodzeń, pewnej pokazywania jej wartości. Nic nie zmieniamy systemu z tego cyklu obchodów. Również z tymi głównymi, które będą 4 października. To wszystko się odbędzie. Będzie prezydent na waszej uroczystości. To jest najwyższe wyróżnienie. Ale agencja nie może funkcjonować tak jak do tej pory. I już nie ma możliwości zwalania na poprzedników czegokolwiek. Można było jeszcze opowiadać kiedyś, że to Gross i ludzie, którzy wtedy z nim tutaj zarządzali, robili to w sposób nieudolny, również w województwach. 4. rok wy jesteście. Już nie ma możliwości tłumaczenia, że to kto inny ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność za sprawność funkcjonowania agencji ponosicie wy. Mam nadzieję, że będzie również jakaś dyskusja po tym spotkaniu. Ja nie chcę brać w niej udziału. Mam inne obowiązki. Ale chcę państwa po raz kolejny wyczulić na powagę sytuacji. To jest sytuacja absolutnie kryzysowa w tej chwili. Również dlatego, że bardzo ciężkie zobowiązania przyjął na siebie budżet państwa w zakresie wielkich programów społecznych. Wielkich programów, które realizujemy dla społeczeństwa, które wyciągają ludzi z biedy, które sprawiają, że wreszcie dochody państwa, również zabrane złodziejom, to, co wynika ze wzrostu gospodarczego, jest dzielone sprawiedliwie na całe społeczeństwo, a nie tylko na jakieś mityczne elity, którym się wydaje, że są kimś lepszym w Polsce. Wy wszyscy zarabiacie bardzo dobrze. Już nie chcę powiedzieć, że wszyscy zarabiacie lepiej niż minister. To nie jest dla mnie rzecz najistotniejsza. Ja pełnię pewną funkcję, bo mnie o to poproszono, o co mnie poprosili szefowie PiS-u i pan premier. I nawet bym nic nie zarabiał, pewnie tym ministrem dalej bym pracował jako minister. Ale zarabiacie dobrze. Jeżeli ktoś twierdzi, że za mało, to niech idzie do prywatnego biznesu i spróbuje udowodnić swoją przydatność. I mu tam zapłacą więcej. Więc od was zależy również wizerunek państwa. Jeżeli uruchamiamy wielkie programy z budżetu państwowego, który jest bardzo napięty, a mimo to przedstawiamy na przyszły rok budżet, jakiego nie było w historii Polski. Budżet zrównoważony. Nawet jeżeli w procesie sejmowym trzeba będzie może poluźnić trochę, pewne rzeczy może dołożyć, może jakiś minimalny deficyt wyjdzie, to nie jest istotne. Ale my pierwszy raz doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że będziemy wydawać tyle, ile zarabiamy, ile przynosi, ile system danin państwowych, danin publicznych przynosi, tyle wydajemy. Więc też nie ma się co łudzić, że będą jakieś ogromne środki krajowe możliwe do zastosowania w rolnictwie. Tym bardziej każde euro z budżetu unijnego musi natychmiast trafiać do beneficjentów. Natychmiast. Ja nie wiem, ile jest potrzeba czasu na obrobienie wniosku. Pewnie tydzień to za mało. Ale bym się zastanawiał, czy 2 miesiące są potrzebne. A do czego się przyzwyczailiście? Do tego, że to latami leży. Latami. Proszę, żeby to się skończyło. I co tydzień raport, który będę otrzymywał od pana prezesa Nowakowskiego, będzie decydował o tym, jak poszczególne regiony będą oceniane. Przepraszam, że mówię twardo, ale żarty się skończyły. To są oczekiwania rządu, premiera, kierownictwa PiS-u, instytucje podległe rządowi, instytucje ważne, kluczowe, a ta jest jedną z najważniejszych instytucji w Polsce. Niewiele jest instytucji tak ważnych jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji. Muszą działać nie tylko perfekcyjnie w sensie wewnętrznych przepisów. One mają być absolutnie otwarte i zapewnić najszybszy z możliwych przekaz środków unijnych, o które walczyliśmy,
do beneficjentów, którzy realizują działania inwestycyjne, działają różnego rodzaju programy, które w rolnictwie są realizowane. Jeżeli agencja tego nie potrafi robić, to będą wymieniani ludzie w agencji. Czy jakieś pytania do mnie? Dobrze. Życzę dobrej narady i ciekawych spotkań.